Pierwszy raz zobaczył i zbudował mikroskop i przez ten mikroskop patrzył na bakterie. Witam Was w 102. odcinku podcastu Historia według dzieci. Nagrywaliśmy go w maju 2021 roku, gdy na świecie jeszcze sporo ludzi choruje na COVID-19. My jednak dzisiaj cofniemy się trochę do przeszłości i porozmawiamy o tym, jak ludzie walczyli z chorobami w dawnych czasach. W dawnych czasach ludzie nie wiedzieli, że wiele chorób powodują bakterie i wirusy. Nie wiedzieli o tym, bo te małe żyjątka są zbyt małe, aby je zobaczyć bez mikroskopu. Co więc ludzie myśleli wtedy o chorobach? Wszystkie zapachy i klątwy. I grzechy, że jak się na przykład coś zrobi złego, to karą jest choroba. Dlatego na przykład szeptuchy za czasów Mieszka I robiły tak, że szeptały do chorób, żeby sobie poszły. Albo przebierano się, żeby okłamać chorobę, że jest tym, na którego akurat miała być zesłana. W tamtych czasach ludzie często myśleli, że choroby to kara za grzech albo wynik klątwy. Później popularna stała się mizmatyczna teoria chorób. Mizmatyczna teoria chorób polegała na tym, że ludzie uważali, że choroby pochodzą ze zapachu, więc jeśli był zły zapach, to mogłeś się zarazić. Ludzie wierzyli, że zarazić się można od brzydkiego zapachu, a ochroną są perfumy, czyli ładne zapachy. Być może widzieliście obrazki lekarzy z czasów czarnej śmierci. Mieli oni takie maski z dziobami. Ten rysunek to jest teoria mizmatyczna i ci ludzie uważali, że choroby powoduje zapach, więc nosili takie właśnie maski długie z takim dziobem i do tego dzioba wkładali perfumy, że powiedzmy, jak jest ten zapach, to czują same te perfumy wtedy. Niestety tamci ludzie mylili się. Tamtą chorobę, czyli czarną śmierć, nie przynosiły zapachy, ale pchły. Aby poznać prawdę na temat chorób, należało najpierw zobaczyć bakterie. Kto pierwszy tego dokonał? Być może wyobrażacie sobie, że bakterie odkrył jakiś naukowiec. Być może jakiś profesor na jakimś sławnym uniwersytecie. On był Holenderem i miał swój sklepik z ciuchami dla mężczyzn. Bo odkrył bakterie, pierwszy raz zobaczył i zbudował mikroskop i przez ten mikroskop patrzył na bakterie. Antoni van Leeuwenhoek był sprzedawcą męskiej galanterii. Czy wiecie, co to znaczy? Że sprzedawał męską odzież. Antoni van Leeuwenhoek cały dzień sprzedawał ubrania dla panów, na przykład kapelusze. Jak więc mógł odkryć bakterie? Holender sprzedawał takie ubrania męskie, a no co, jak już skończył, to sobie szklifował szkło na mikroskopy i zobaczył bakterie jako chyba pierwszy próchnicy, bo sobie zeskrobywał, a chyba drugiego dnia sobie wypił gorącą herbatę. W tamtych czasach nie było sklepów, gdzie można było sobie kupić mikroskop. Ten Holender więc sam sobie szlifował soczewki, sam zbudował sobie mikroskopy i sam później wykorzystywał je do obserwacji. Opisy swoich obserwacji wysyłał do Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie. 18 list wysłał 9 października 1676 roku. Jak bardzo dawno to było, to może uświadomi Wam fakt, że w tym samym roku odbyła się koronacja Sobieskiego w 1676. Wracając do Antoniego van Leeuwenhoeka, jakie bakterie odkrył jako pierwsze? Takie na zębie. Antoni odkrył bakterie próchnicy. Obserwował on różne żyjątka pod mikroskopem, na przykład muchy, pchły i tak dalej. Ale pewnego dnia zeskrobał sobie osad z przednich zębów i obejrzał ten osad pod mikroskopem.
zobaczył dużo maleńkich żyjątek. Były to bakterie próchnicy. Antoni nie wiedział, że te bakterie niszczą mu zęby. Opisał to wszystko w tym 18 liście, który wysłał w 1676 roku. Czy naukowcy z Królewskiego Towarzystwa mu uwierzyli? Na początku myśleli, że tak sobie żartuje, że nie mówi prawdy, ale potem go przyjęli na koniec. W tamtych czasach bardzo niebezpieczną chorobą była ospa prawdziwa, nazywana też czarną ospą, a po angielsku smallpox. Jak niebezpieczna to była choroba? Była powiedzmy z całej ludności 20 lub 40% ludzi umierało. Więc na przykład co 100 osób, 20 osób umierało. Śmiertelność była bardzo duża. Od 20 do 40% ludzi, którzy zachorowali na czarną śmierć, umierało. A co z tymi, których ta choroba nie zabiła? Co z tymi, którzy przeżyli? Byli ślepi albo byli też brzydcy. Mieli te blizny do końca ich życia. Ale to jest chociaż lepsze niż umrzeć. Ludzie, którzy przeżyli czarną ospę, często byli niewidomi, a całe ciało było pokryte bliznami. Prosiłam pana, żeby pan nie pokazywał tych strasznych obrazków. Tak. To nie jest straszne. Na lekcji pokazywałem, jak wyglądało dziecko zarażone czarną ospą, ale dzieci nie chciały tego oglądać. Tak więc nie będę dołączał do tej lekcji tych zdjęć. Jeżeli się nie boicie, to poproście rodziców, żeby wam poszukali takich zdjęć. Niech poszukają czarna ospa, dziecko albo czarna ospa, ostatni przypadek. Wracając do tej choroby. Na czarną ospę chorowali już ludzie w starożytnym Egipcie. Tak więc ta choroba jest bardzo długo z ludźmi. Przez całe wieki zabijała bardzo wielu ludzi. A jeżeli nie zabiła, to bardzo oszpecała ich, sprawiała, że byli bardzo brzydcy. Znaleziono ślady tej choroby na mumiach egipskich. Jak ludzie sobie z tym radzili? Lady Mary Wortley Montagu była najpiękniejszą kobietą z tamtych czasów, a przynajmniej tak uważali. I ona też właśnie zachorowała na tą chorobę i później postanowiła, że znajdzie lekarstwo na to i rozpowszechniła wariolizację i pierwsza zaszczepiła swoje dzieci. Jedna z najpiękniejszych kobiet w Anglii wyszła za mąż za ambasadora brytyjskiego w Turcji. Niestety zachorowała na czarną ospę. Dowiedziała się, że w Turcji stosuje się zabieg nazywany wariolizacją. Ten zabieg był dość niebezpieczny, ale uodparniał ludzi na tą chorobę. Przy tej szczepionce były szanse na 10% osób, że może go umrzeć. Wariolizacja polegała na tym, że brano strupy chorych ludzi, które następnie podawano zdrowym ludziom. Były różne wersje. Niektórym kazano wciągać to nosem, czasami też dawano zdrowym dzieciom ubrania chorych dzieci. Jak już mówiłem, było to dość niebezpieczne. Lady Mary Wortley Montagu była uważana za najpiękniejszą kobietę. I oczywiście, gdy zachorowana, to już nie była taka piękna, ale postanowiła, że znajdzie lekarstwo na tą chorobę. No i znalazła wariolizację, co było prawie jak szczepionka. I jako pierwsza zaszczepiła swoje dzieci. Przy tej szczepionce była możliwość 10% na to, że można umrzeć, ale było to bardziej, ale w porównaniu do 40% szans na umrzenie z powodu choroby było to bardziej opłacalne. Czy gdybyście żyli w tamtych czasach, zdecydowalibyście się na wariolizację? Chroniła ona przed czarną ospą, ale sama też była dość niebezpieczna. Na szczęście później znaleziono lepszą metodę i bardziej bezpieczną. Był Anglikiem, wymyślił szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, która była zrobiona z tej ospy krowiej. Przeprowadzał eksperymenty na dzieciach i ta szczepionka była pierwsza jako bezpieczna. Na obrazie dołączonym do tej audycji widać Edwarda Jennera, ale oprócz niego jest jeszcze ktoś inny na tym obrazie. Z tyłu są krowy, przepraszam, bo ponieważ on pierwszy tak jakby odnalazł
znalazł szczepionkę, która ochroniła przed ospą i to była ospa krowia. Jak się wstrzykało ludziom ospę krowią, to wtedy ci ludzie byli zdrowi, bo zauważył, że wszystkie panie, które na wsi doiły krowy, to nie były chore na ospę ludzką i się nie zarażały. Edward Jenner zaczął pracować w wieku 14 lat. Został pomocnikiem lekarza, a z czasem sam został lekarzem. Leczył ludzi po wsiach i dowiedział się od nich, że kobiety, które doją krowy, te kobiety nie chorują na czarną ospę. Okazało się, że krowy miały swoją własną ospę. Niektórzy tą krowią ospę nazywają krowianką. Jenner postanowił zarażać ludzi tą krowianką. W tym celu czekał, aż jakaś pani zarazi się ospą od krowy. Potem też były blizny? Krowianka to też jest ospa. Ludzie, którzy chorują na krowiankę, też mają wysypkę, ale o wiele, wiele mniejszą. Ludzie, którzy chorowali na czarną ospę, mieli taką wysypkę na całym ciele, także na oczach. Ci, którzy mają tą krowiankę, mają tylko małą wysypkę i to tylko w paru miejscach. Na gałkach ocznych czy na powiekach? Taka wysypka też była na powiekach. Powikłania po czarnej ospie prowadziły czasem do ślepoty. Z kolei krowianka dawała tylko małą wysypkę, nigdy nie prowadziła do śmierci ani do ślepoty. Jenner wymyślił też nazwę. Po angielsku na szczepionkę mówi się vaccine. To słowo pochodzi od łacińskiego słowa vacca, co znaczy krowa. Polska nazwa pochodzi od słowa szczep. Być może znacie historię Indian. Dzielili się one na grupy zwane szczepami. Na przykład Indianie Dakota nie byli jednym narodem, ale było dużo różnych szczepów, które się od siebie troszeczkę różniły. Tak samo jest z bakteriami. Na przykład bakterie ospy dzielą się na kilka szczepów. Ludziom szkodziły dwa szczepy, ale były także szczepy zarażające zwierzęta, takie jak na przykład krowy. Tak więc ludziom podawano bakterie ospy krowiej, czyli krowianki. Nasz organizm uczył się walczyć z tą ospą, która była bardzo słaba. I gdy później ludzie zarażali się ospą prawdziwą, ich organizmy były już przygotowane na tą walkę. Tak więc ludzi zarażano szczepem słabszej bakterii i od tego jest nazwa szczepionka. Dlatego, że się szczepiło szczepem innej bakterii niż tą, którą się chciało później walczyć. Tak więc ludzi szczepiono przy pomocy szczepu słabszej bakterii. I stąd właśnie wzięła się nazwa. Szczep słabszej bakterii, od tego właśnie ta nazwa szczepionka. To nie koniec walki z bakteriami i wirusami. Więcej na ten temat powiemy w następnej lekcji. Będziemy wtedy też mówić o pewnym Francuzie i pewnym Niemcu, którzy bardzo się nienawidzili. Najbardziej zapamiętałem, że Francuz nie lubił Niemca, a Niemiec nie lubił Francuza. No tak to jest pomiędzy niektórymi krajami. Co jednak zapamiętaliście z tego odcinka? Czy pamiętacie, co ludzie myśleli o chorobach, zanim odkryto bakterie? Tak, że oni myśleli, że brzydkie zapachy powodują bakterie. I że oni myśleli, że brzydkie zapachy powodują bakterie i się ochraniali jak mogli. I myślę, że im to przeszkadzało. Ludzie w tamtych czasach nie znali jeszcze bakterii i myśleli, że brzydkie zapachy powodują choroby. A co zapamiętaliście o tym Holendrze, który nazywał się Antoni van Leeuwenhoek? Że stworzył mikroskop i później patrzył na różne bakterie. To był pierwszy człowiek, który odkrył bakterie i też zrobił sklep z galanterią męską. Jaką niebezpieczną chorobą była ospa prawdziwa? Ta choroba, ospa prawdziwa, że 20-30% ludności, które zachorowało na tą chorobę, umierało. I jeśli przeżyli tą chorobę, to byli brzydcy i też dużo osób traciło wzrok.
Kim była Lady Mary i co zrobiła? Chyba to była taka piękna, taka bardzo ładna pani i ona zachorowała na to i była troszeczkę brzydsza. I ona potem namówiła swoje dzieci jakby, żeby się zaszczepiły. I potem chciała też namówić królową i prawie ją namówiła i królowa nie chciała, ale potem się zgodziła, bo zrobili eksperyment na 7 więźniów. Kim był Edward Jenner? Bo on był bardzo biedny, bo jego rodzice umarli i on zobaczył, że te panie, które doją krowy, mają bardzo ładne twarze i on odkrył, że trzeba jakby zrobił taką szczepionkę, że dodał jakby tą ospę krowią i jedna taka mama poprosiła go bardzo, prosiła, żeby on dał jej synkowi, dał jakby tą szczepionkę krowią. A czy pamiętacie, skąd się wzięła nazwa szczepionka? Angielska nazwa vaccine pochodzi od łacińskiego słowa vaca, czyli krowa. Polska nazwa szczepionka pochodzi od słowa szczep, bo ludziom podawano słabsze szczepy bakterii. Angielską nazwę wymyślił właśnie Edward Jenner. Tak więc dzisiaj mówiliśmy o tym, że ludzie kiedyś wierzyli, że choroby powodują różne smrody. Bakterie na swoich zębach odkrył Antoni van Leeuwenhoek, taki sklepikarz z Holandii. Ale on jeszcze nie wiedział, że te bakterie próchnicy niszczą mu zęby, i smucił się, jak zauważył, że zabił dużo tych bakterii gorącą kawą. Potem mówiliśmy o strasznej chorobie, jaką była ospa prawdziwa, która czasami zabijała połowę ludzi, a tych, co przeżyli, pozostawiała oszpeconych lub wręcz niewidomych. Z tą chorobą walczyła najpierw Lady Mary, a później dr Jenner. Na szczęście dzisiaj już nikt nie choruje na ospę prawdziwą. Dr Jenner jednak się pomylił. On myślał, że szczepienie krowianką zabezpiecza przed wszystkimi chorobami. Okazało się jednak, że tylko przeciwko czarnej ospie. Jak leczono więc inne choroby? O tym powiemy sobie w następnym odcinku, w którym będziemy mówić o Ludwiku Pasterze i Robercie Kochu. Jeden z nich urodził się na terenach współczesnej Polski. Ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten podcast, możecie to zrobić na Patronite, możecie też napisać recenzję w iTunes i możecie także podzielić się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.